No więc tak, witam was po raz kolejny. Słuchajcie, ostatnio zostałem zaatakowany przez pewnego takiego gościa na ulicy na temat tutaj właśnie Adolfa Hitlera, który przebywał w miejscowości Jołowa oraz jego pociąg Ameryka. Także tutaj gościu, jeżeli będziesz mnie oglądał kiedyś, to bo wiem, że akurat nie masz internetu, a strasznie mnie zaatakowałeś i po prostu zarzucałeś mi, że gadam pierdoły, kłamstwa, to ja ci polecam taką stronę internetową, bo wiem, że nie masz Google, ale jeżeli pójdziesz do jakiegoś znajomego, to wpisz sobie Google, o, wystarczy wpisać Hitler w Jełowej. Akurat nie lubię o tym gościu rozmawiać tutaj, wiadomo, że ten człowiek no podniósł gospodarkę, aczkolwiek z drugiej strony doprowadził do zagłady swojego kraju, ale mówię, wpisz sobie, tak jak wcześniej wspominałem, i tu ci się pojawi różne strony. Tu sobie wejdziesz na przykład, o, na, i tutaj masz, zobacz kolego, czekajcie, chwilę ściszę tą muzykę, bo to przeszkadza te reklamy. I tutaj ci się, słuchaj kolego, pojawi taki tytuł, na przykład w Jełowej Hitler potwierdził swoje plany, czyli po prostu atak na Polskę i zniszczenia jej dokładnie. Tu masz również stację PKP, na której on był, Jełowa. I tutaj sobie kolego możesz poczytać, bo strasznie mnie zaatakowałeś, że gadam pierdoły, że żadnego Hitlera tam nie było. Powiedziałeś również, że był przejazdem, że tylko wyszedł z pociągu się przeciągnąć i pojechał dalej. No to naprawdę gratuluję ci twojej inteligencji. Mówię, najpierw przeczytaj jakąś książkę, obejrzyj chociaż jakiś film, a wtedy możesz dyskutować. Tutaj masz wszystko też mniej więcej opisane właściwie. Jełowa nie była oczywiście wsią mającą jakieś znaczenie militarne i tak dalej, i tak dalej. Zbliżał się do linii frontu, by po prostu propagandowo zaznaczyć swoją obecność wśród żołnierzy. Taka taktyka jest stosowana od lat. No i tutaj na stacji, proszę bardzo. Na stacji w Jełowej doszło do konferencji. A nie tak jak ty mówisz, że Hitler tylko tam był przez parę sekund, gdzie przeciągnął się i pojechał dalej. No to już w ogóle naprawdę. Gratuluję twojej inteligencji. I tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, na której określono strategię dalszego postępowania wobec Polski, czyli po prostu zniszczenia jej całkowicie. Teraz kolego, chcę ci pokazać zdjęcia z tej stacji, ponieważ zarzuciłeś mi, że mówię kłamstwa. O, to ja ci teraz pokażę te zdjęcia pociągu Ameryki. Tu masz oczywiście te zdjęcia, żeby nie było, że tutaj coś kłamie. To akurat są mniejsze, chodzi mi o większe zdjęcia. Tu masz właśnie Adolfa stojącego na peronie. Masz właśnie taki dowód 100%. I kolego, źle mnie zrozumiałeś. Mówiłem, że siedział na torach, ale chodzi mi tutaj o, że mianowicie chodziło mi o to, że siedział obok torów. Proszę bardzo, bo widzę, że też... Czekaj, tylko to muszę powiększyć. Proszę bardzo kolego, dokładnie chodziło mi o to miejsce. Dokładnie oczywiście nie da się stwierdzić, w którym miejscu siedział Adolf, ale jest jakby zdjęcie zrobione na tej stacji w Jełowej, także mówię kolego, pierw zobacz do internetu, poczytaj jakieś książki związane z tym tematem, z tym miejscem właściwie, a wtedy możemy dyskutować. A nie na cały głos śmiałeś się i mnie wyśmiewałeś. To teraz się pokażę następne zdjęcia. I cóż my tu jeszcze mamy? Zdjęcia zrobione takie, a to już jest słabo widoczne. Nie, przełącza na te mniejsze zdjęcia. Tu masz kolejne zdjęcie. O, proszę bardzo. Siedzący Adolf. No i cóż kolego, widzisz. Zaatakowałeś mnie niepotrzebnie. Tu masz również zdjęcie, o, Jełowa.
tytuł. W Jałowej Hitler potwierdził swoje zdanie. I teraz tak strasznie mnie wyśmiałeś. Mówiłem o wieży ciśnień. Tutaj jest to zdjęcie. Proszę bardzo. Bo teraz tak. Ty twierdzisz, że to tutaj, ten budynek, to jest słup telegraficzny. Jeżeli to jest słup telegraficzny, to ja jestem Bogusław Wołoszański. Naprawdę. No dobra, to nawet nie ma co dyskutować. No ale widzisz, gadasz człowieku bzdury. Nie masz racji, a tylko się potrafisz wyśmiewać z innych ludzi. Przejdź się pierw do tej miejscowości, porozmawiaj z ludźmi. Wtedy możemy dyskutować. Tak, żebyś niepotrzebnie mnie zaatakowałeś. Cóż tu takiego jeszcze? Nie, tu już są inne zdjęcia. Też takie ciekawe miejsce jest. Na pewno planujemy się tam wybrać. Ale to jest zdjęcie... Czy ja je tutaj znajdę? O! To jest to, dokładnie to miejsce. Tak zwana Adolf Line. I miejsce zamachu, gdzie miał dojść do zamachu właśnie na pociąg Ameryka. Tylko niestety wykolejono inny pociąg. Gdyby pociąg Adolfa Hitlera został wykolejony, to można powiedzieć, że druga wojna światowa potoczyłaby się inaczej. Samo sobie widzimy te zdjęcia, jest takie mroczne, można powiedzieć. Jeżeli tam się uda, to może pojedziemy za jakiś czas w to miejsce. Zobaczymy, jak tutaj czas pozwoli na to. To miejsce jest na pewno ciekawe i chociaż nakręcić film z tego miejsca. Także widzisz, kolego, porobiło się strasznie. Niepotrzebnie ten atak był na mnie zrobiony. Chciałeś mnie ośmieszyć, ale no nie udało ci się. No, także widzisz. Tu jeszcze raz. Jeszcze było takie jedno zdjęcie, tutaj chyba też jest. O. Ameryka w Jałowej. Pociąg, proszę bardzo. Mówisz, że Hitlera tutaj nie było, a ja ci powiem, o, że był. Także jest to dowód taki stuprocentowy, można powiedzieć. Tym tematem również zainteresowała się jakaś telewizja, też tutaj są jakieś zdjęcia. To jest to zdjęcie. Stacja Jałowa, proszę bardzo. Tutaj widzimy jakaś telewizja. Tu będzie dokładniejsze zdjęcie. Zobacz, brytyjska telewizja w Jałowej. Nawet tym tematem się zainteresowała i zobaczcie. Też tutaj widać, posiadają profesjonalną kamerę. I oni też ten temat poruszali. Chciałbym zobaczyć materiał z tego, ale niestety nie mogę znaleźć w sieci. Jakby ktoś wiedział na ten temat coś, to można dać znać, gdzie to było publikowane. Także mówię, kolego, to jest wieża ciśnień, a nie słup telegraficzny, na który wchodziliśmy. Także no nie ośmieszaj się po prostu, bo widać, że nie masz pojęcia. Kolego, kolejne zdjęcie. Rozświetlenie mroków Ameryki, Hitler w Jałowej. Jest to właśnie najprawdopodobniej zdjęcie z konferencji, gdzie właśnie ustalono plan ataku na Polskę oraz zniszczenie. Kolego, słuchaj, jeszcze chciałbym ci pokazać jedno zdjęcie. Mianowicie chodzi mi tutaj o to, bo nie tylko sam Adolf był w Jałowej. Tutaj, jak dobrze widzisz, w Jałowej we wrześniu. Teraz tak, no. Tutaj, kto tu jeszcze przebywał? Oczywiście dowódca Luftwaffe Hermann Göring. Wiadomo, później jak skończył, zażył ampułkę i do widzenia po wojnie oczywiście. Wilhelm Keitel też również tutaj się znalazł. Jest to tutaj ta osoba. Tu ma się Göringa. Keitel, no wiadomo, jak skończył na sznurku. Kogo my tu jeszcze mamy? Alfred Jodl.
Także widzimy, no, sama można powiedzieć awangarda. Także widzisz, kolego, no, no jest mi tutaj, widzisz, smutno, że mnie zaatakowałeś niepotrzebnie. Tutaj masz wszystko pokazane. No, tutaj również masz załadunek jagód. A teraz to jest akurat rok 1937. Załadunek jagód na stacji jełowej. Także widzisz, no, niepotrzebnie te ataki na mnie poszły, bo tylko się ośmieszyłeś. No ale cóż, nic nie poradzimy. Każdy popełnia błędy, prawda? Także w sumie to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i mówię, kolego, wpisz sobie ten tytuł Ameryka i wszystko ci Hitler w Jełowej i wszystko ci się pokaże czarno na białym. Także no, słuchajcie, w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się.